Twórcy niepodległego państwa polskiego stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem. Z fragmentów trzech różnych państw, w których funkcjonowały różne systemy prawne, różne tradycje polityczne, odmienna administracja, a nawet różne rozmiary torów kolejowych, należało stworzyć jednolity i spójny organizm. A to wszystko należało przeprowadzić w trakcie ogromnego wysiłku ekonomicznego i politycznego, jakim były toczone w latach 1918-1920 walki o granice. W 1919 roku dokonano nowego podziału administracyjnego, w wyniku którego, zgodnie z tradycją wywodzącą się z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwo podzielono na województwa. Ostatecznie powstało 16 województw. Ostatnie, Wileńskie, w 1926 roku. Spośród nich specjalny status posiadało województwo śląskie, które jako jedyne miało autonomię, czyli niezależność od władz centralnych w określonych sprawach wewnętrznych oraz własny sejm. Bardzo podzielona była scena polityczna. Zdecydowanie najsilniejsze były partie prawicowe, jednak nie na tyle, by samodzielnie przejąć władzę. Wyraźny wpływ na sytuację miały również ugrupowania centrowe oraz lewicowe. Prawicę reprezentowała Narodowa Demokracja, zwana endecją, która po odzyskaniu niepodległości przyjęła nazwę Związku Ludowo-Narodowego, by w 1928 roku przekształcić się w Stronnictwo Narodowe. Promowało ono ideał obywatela jako Polaka katolika i było niechętne względem mniejszości narodowych. Na czele ugrupowania stali Roman Dmowski oraz Roman Rybarski. Na prawicy znajdowało się również Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Jej program odwoływał się do społecznej nauki Kościoła oraz nawoływał do ograniczonych reform społecznych. Partia ta szczególnie silna była na Śląsku, a jej liderem był Wojciech Korfanty. Centrum polityczne stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. Partia ta wywodziła się z Galicji, a jej bazą społeczną było chłopstwo i koncentrowała się ona głównie na reprezentowaniu jego interesów. Liderem partii był Wincenty Witos. Z tego samego pnia, czyli Ruchu Ludowego, wywodziło się lewicowe PSL Wyzwolenie, które miało taką samą bazę społeczną, jednak poglądy bardziej radykalne. Szczególnie popularne było na terenie dawnego Królestwa Kongresowego. Na lewicy najsilniejszą partią była Polska Partia Socjalistyczna, która głosiła program radykalnych reform społecznych, przeprowadzonych jednak drogą legalną. Dążyła do podziału wielkich majątków ziemskich oraz upaństwowienia najważniejszych gałęzi gospodarki. Partie skrajnie prawicowe oraz komunistyczne stanowiły margines polskiego życia politycznego. Pierwsze wybory II Rzeczpospolitej przeprowadzono 26 stycznia 1919 roku. I były to wybory do Sejmu Ustawodawczego, którego zadaniem miało być przygotowanie nowej konstytucji. Odbyły się one oczywiście na terenach kontrolowanych przez odrodzone państwo polskie. Zwycięstwo w nich odniósł Związek Ludowo-Narodowy. Oprócz niego w Sejmie znalazło się PSL Piast, PSL Wyzwolenie oraz PPS. Błyskawicznie, bo już 19 lutego 1919 roku Sejm przyjął tzw. małą konstytucję, która miała obowiązywać do momentu uchwalenia docelowego dokumentu. Należy zwrócić uwagę w tym momencie na naprawdę szybkie tempo, w jakim doszło do w pełni demokratycznych wyborów oraz jak podzielony Sejm szybko wypracował kompromis co do podstaw, na jakich miało funkcjonować odrodzone państwo polskie. Raz jeszcze przypomnę, że działo się to wszystko w realiach bardzo trudnej sytuacji na granicach. Na mocy tej konstytucji Polska stała się republiką, w której władza ustawodawcza spoczywała w rękach Sejmu, a wykonawcza należała do naczelnika państwa. Na to stanowisko wybrano Józefa Piłsudskiego. Reprezentował on państwo na forum międzynarodowym oraz w porozumieniu z Sejmem powoływał rząd. Naczelnik miał prawo podejmowania decyzji, jednak wymagały one kontrasygnaty, czyli dodatkowego podpisu, odpowiedzialnego za dany sektor ministra. 17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy przyjął nową ustawę zasadniczą, która zwana jest Konstytucją Marcową. Wprowadzała ona system parlamentarny, w którym wyraźna była przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza należała do dwuizbowego parlamentu składającego się z Sejmu i Senatu, które to tworzyły obowiązujące prawa. Władzę wykonawczą sprawował rząd, powoływany przez prezydenta, jednak za akceptacją parlamentu. Prezydent, wybierany przez parlament, pełnił funkcję reprezentacyjną. Władza sądownicza spoczywała w rękach niezawisłych sądów. W 1921 roku udało się Polsce nie tylko ustabilizować swoje granice, ale także umocnić pozycję w regionie poprzez zawarcie sojuszu z Francją oraz Rumunią. Pierwszy miał ostrze antyniemieckie, drugi antysowieckie. Z perspektywy czasu jako największą porażkę polskiej polityki zagranicznej można postrzegać brak zbliżenia politycznego i wojskowego z Czechosłowacją.
Z biegiem czasu znaczenie sojuszu z Francją zaczęło słabnąć, także w latach 30. właściwie przestał on mieć znaczenie. W listopadzie 1922 roku parlament wybierał pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej. Naturalnym kandydatem zdawał się być Józef Piłsudski, jednak odmówił on przyjęcia stanowiska ze względu na zbyt nikłe kompetencje prezydenta. W obliczu takiego rozwoju zdarzeń faworytem zdawał się być kandydat prawicy hrabia Maurycy Zamoyski. Jednak w ostatecznym głosowaniu 9 grudnia 1922 roku zwyciężył głosami mniejszości narodowych przedstawiciel PSL Wyzwolenie, naukowiec Gabriel Narutowicz. Endecja nie była w stanie pogodzić się z wynikiem wyborów i rozpętała przeciw prezydentowi ostrą nagonkę polityczną. Napięta sytuacja doprowadziła do tragedii. 16 grudnia 1922 roku prezydent Narutowicz w trakcie zwiedzania galerii został zastrzelony przez fanatycznego zwolennika endecji Eligiusza Niewiadomskiego. W ten sposób Polacy doprowadzili do śmierci swojego pierwszego prezydenta. Warto nadmienić, że w pogrzebie Niewiadomskiego, który został skazany na wyrok śmierci, wzięło udział aż 10 tysięcy ludzi. Nowym prezydentem, wybranym w atmosferze szoku po śmierci Narutowicza, został przedstawiciel PSL Piast Stanisław Wojciechowski. Młoda demokracja w rozdrobnionym politycznie parlamencie nie była w stanie zapewnić stabilności rządów. Od stycznia 1919 roku do maja 1926 roku w II RP funkcjonowało 13 rządów. Jak łatwo policzyć, prawie 2 rocznie. Najdłużej, 2 lata, przetrwał rząd Władysława Grabskiego, który był rządem bezpartyjnym, złożonym w dużej mierze ze specjalistów, a jego zadaniem było ratowanie kraju w obliczu fatalnej sytuacji gospodarczej. Przy tak częstych zmianach na szczytach władzy nie dało się sprawnie rządzić państwem ani wprowadzać długofalowych, spójnych reform. To odbijało się na słabnącej pozycji międzynarodowej Polski, czego dowodem było pominięcie naszego kraju w traktacie w Locarno w 1925 roku, przez co zachodnie granice Polski stały się potencjalnie zagrożone przez Niemcy. W tym samym roku Niemcy zaczęły wojnę celną z Polską, przestając kupować polski węgiel, a wywożone z naszego kraju towary obłożono dużymi cłami, przez co nie były one konkurencyjne na rynkach niemieckich. W czasie rządów parlamentarnych działania na kresach wschodnich były ukierunkowane na intensywną polonizację tych ziem, przez co prowadziło to do narastania wrogości na tych obszarach względem Polski. Sytuację pogarszały działania sowieckich dywersantów, którzy napadali na polskie pociągi i urzędy. W tej sytuacji rząd powołał do działania na kresach specjalną formację, której zadaniem było utrzymanie porządku na tych ziemiach, stał się nią Korpus Ochrony Pogranicza. Rządy parlamentarne to okres spadku zaufania społecznego do polityków. Trend ten pogłębiała trudna sytuacja gospodarcza oraz liczne afery w kręgach rządowych. Coraz większą popularnością zaczęła cieszyć się idea wprowadzenia silnych rządów jednostki.